zdrowia. Lenin powiedział, że kapitaliści sprzedadzą sznur komunistom, na którym komuniści powieszą kapitalistów. No i niestety jest to prawda od 100 lat. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No ten sznur, no to już jest od lat, ale teraz jest jeszcze gorsza sytuacja, bo Ameryka sprzedaje sznur Chinom, no i Chiny kupują dosyć tanio, clą dosyć sporo i wszystko kopiują. Jest problem taki, że jest ta wojna, tak zwana wojna ekonomiczna czy gospodarcza, i amerykańskie firmy, które produkują układy scalone pamięci, ten częstotliwości radiowe, te piątej generacji i tak dalej, no tam Chiny jeszcze nie potrafią tego zrobić, dlatego kupują niektóre te komponenty, no i składają swoje urządzenia elektroniczne, no bo tam jest taniocha, robocizna jest tańsza, tam dużo kompanii się przeniosło. I teraz Trump wydał taki, no w zasadzie rozkaz prezydenta, to się nazywa executive order, że on zabrania sprzedawania pewnych urządzeń telekomunikacyjnych, no i sprzętu i tak dalej do, nie, no, nie powiedział do której kompanii, no ale wiadomo, że to chodzi o Huawei, no i ten chiński ZTE. I on podpisał, a ministerstwo powiedzmy handlu zrobiło takie oświadczenie, czy taki przepis zaczął się od środy. Huawei to znaczy, że to jest chiński postęp, czy chińskie osiągnięcia. No ale jakie to są osiągnięcia? No osiągnięcia są tego rodzaju, że były wojskowy tam w latach 70., 80. kupował najróżniejsze sprzęty do telekomunikacji, takie przełączniki, nieprzełączniki. Ci sprytni Chińczycy popatrzyli się, otworzyli to wszystko, popatrzyli i mówią, dlaczego oni mają płacić tam 500 czy 1000 dolarów za coś takiego, jeżeli zręczny Chińczyk zrobi to powiedzmy za 100. No i zaczęli robić te wszystkie urządzenia telekomunikacyjne, te państwowe firmy zaczęły to kupować. To była 1/10 powiedzmy ceny amerykańskiej. No i tak się to zaczęło. Skopiowanie na chama, skopiowanie na żywca, używanie identyczne i praktycznie i wszystkiego, łącznie z softwarem. No i na dzień dzisiejszy te Huawei prześcignął w produkcji już Apple, który też produkuje w Chinach. Chińczycy kupują za 10 miliardów dolarów, za 10 miliardów dolarów tych układów scalonych, które Chińczycy sami nie są w stanie zrobić. No i Ameryka im chętnie sprzedaje, no bo Ameryka jako wolny rynek, jako kraj kapitalistyczny, jako system kapitalistyczny, patrzy tylko tam, gdzie są pieniądze. Dlatego ten sznur zawsze jest sprzedawany, bo tam są pieniądze. A komuniści w zasadzie kupują powolutku te wszystkie przełączniki Huawei sprzed 30 lat. No to wszyscy się śmieli, że to nikt nigdy nie prześcignie. No i oni nie prześcigną, ale zawsze dościgną i zaciukają. I problemem jest taki, że jeżeli są 10 kroków za tym, który coś wymyśla, no to później już nie ma nikogo, który będzie wymyślał, no bo jeżeli za każdym razem, jeżeli ktoś wymyśli i później przez 10 lat nie zarobi, bo jest zastąpiony za połowę ceny, czy za ćwierć ceny, no to firmy są likwidowane. No tak to się stało wszystko ze stalą, z przemysłem samochodowym, węgiel i tak dalej, no ale przede wszystkim stal. Stal w Ameryce po prostu padła, no bo wszystko jest taniej robione w Chinach, później jest szmuglowane do Wietnamu i z Wietnamu jest przesyłane do Kanady i do Meksyku, a Kanada i Meksyk mają porozumienia z tej nafty, czyli tej połączenia takiego gospodarczego północno-amerykańskiego. No i tak to się wszystko rozwala, ten cały wolny rynek, wolna wymiana ta amerykańska, która pozwalała ludziom
zrobić jakieś osiągnięcia, ale była w stanie później zarobić pieniądze, no to w wypadku Chin to jest to, że oni na hamaku kopiują i wszystko, co tylko mogą, to kupują za ciężkie pieniądze, a później podrabiają. Te 10 miliardów dolarów jest ten, powoduje to, że Huawei to jest firma, która w zasadzie zapewnia 29% sprzętu telefonicznego na świecie. Prześcignięcie Apple, no to jest jedna wielka sprawa, no ale to te ceny jednak są za połowę czy za jedną trzecią, no i cena niestety gra rolę. Wszędzie te sprzęt jest dosyć taki snobistyczny na całym świecie, no ale jeżeli ktoś ma zapłacić 600 czy 700 dolarów w Indiach czy w Afryce, no to są przecież półroczne czy roczne pensje i to nikt nie zapłaci. 200 dolarów jest strasznie dużo. No i co ten rozkaz prezydenta zrobił? No stoki, jak to stoki w Ameryce poszły w dół, bo to wszystko reaguje na sprzedaż i akcje się nie martwią, gdzie ta sprzedaż nastąpiła. Czy to sprzedaż nastąpiła do wroga, do Chin, czy sprzedaż nastąpiła w Ameryce. Dlatego dużo tych kompanii, które robią układy salody Qualcomm, czy Broadcom, czy Qorvo, czy Skyworks Solutions, no to jest firma, która robi scalaki, modemy i te częstotliwości radiowe właśnie w procesorach do telefonów. Xilinx, no to też jest wielki, potężny biznes, który rozrasta się w ramach tego piątej generacji. Tak samo pamięci amerykańskie Micron Technology czy Western Digital. Tak samo to wszystko pospadało. Także że akcje, jeżeli kupowali amerykańskich firm, no to dużo ludzi też ma właśnie na ten 401k, czyli 401. To jest ten taki drugi filar, powiedzmy, emerytalny, no bo jest Social Security, gdzie państwo, gdzie pracodawca, pracownik płaci 7,5%, pracodawca dodaje 7,5%, także jest 15%, a jeżeli ktoś jest sam zatrudniony, no to musi sam sobie odkładać 15%, no i później można sobie dokupić tam, czy odłożyć przed podatkami chyba 24 tysiące rocznie, do 24 tysięcy. No mało kto odkłada, no trzeba sporo zarabiać, żeby odkładać 24 tysiące. No ale mniej więcej ten drugi filar, gdzie kupują akcje, no to w tym 401, no to właśnie są te firmy elektroniczne. No i te firmy elektroniczne po prostu spadają. No i to dosyć martwi tych wszystkich ludzi, które sprzedają salaki, no ale cieszy tych w Ameryce, którzy produkują equipment, znaczy sprzęt do robienia tych układów salonych, tych półprzewodnikowych i tak dalej, no bo te takie linie produkcyjne, no to są dziesiątki, setki tysięcy dolarów, no ale niestety ta linia produkcyjna, jak już zostanie zrobiona i zostanie sprzedana do tych Chin i oni będą mieli technologię, czy po prostu skopiują na chama tą technologię, czy na licencjach, no to zaczną znowu robić. No dużo firm amerykańskich i japońskich, no nie wiem, ma japońskich, ale sporo firm amerykańskich to poddawało produkcję układów salonych właśnie do Chin. No i oni robią to. I oni robią to na niższym poziomie, no ale przy tej wojnie, czy przy tym konflikcie handlowym, no to może się okazać, że komuniści znowu rzucą tam dziesiątki miliardów w przemysł. No, partia komunistyczna rzuciła ciężkie miliardy w te
panele słoneczne, także oni robili setki fabryk w całych Chinach. No, produkcja właśnie tych paneli na miliard ludzi, no to daje zatrudnienie lokalne, no ale też produkuje dosyć tanie te panele, także one się tanio sprzedają w Chinach. Także tam 2, 3, 4 panele to ludzie zakładają, mają tam 100, czy 200, czy 300 watów. No nie jest to tak dużo na powiedzmy na warunki amerykańskie. No ale dla Afryki, czy dla Azji, gdzie ludzie potrzebują tylko trochę światła, 100-watowej żarówki i tam podłączenia sobie telefonu komórkowego, no to te panele dosyć duże i dosyć nie bardzo efektywne sprzedają się jak ciasteczka. No ale to właśnie od tego się zaczęło, że w Ameryce rząd nie ingeruje, czy tam nie subsydiuje tych fabryk, czy tej produkcji elektronicznej. Po prostu firmy muszą płacić podatki, no ciężkie muszą płacić podatki i muszą jeszcze zarobić. W Chinach jest odwrotnie, w Chinach firmy państwowe po prostu dostają specjalne przywileje, płacą mniej za prąd, płacą mniej za nieruchomości, no bo w zasadzie to jest za darmo, jak to w komunizmie się nazywa, za darmo, a sprzedają na rynki kapitalistyczne, także cała ta różnica pomiędzy kapitalizmem takim wolnorynkowym amerykańskim, a tym komunizmem i produkcją masową w Chinach, no to jest to, że to nie jest porównywalne. To nie są ludzie, to nie są te biznesy, nie mają takich samych obciążeń, nie mają takich samych problemów, nie mają tej samej polityki, zaczynając właśnie nawet od podatków. W Ameryce ścigają wszystkich te wielkie kompanie, korporacje. To w Europie i w Ameryce to jest tak, to jest ten, takie modne, żeby zabijać korporacje, no bo te korporacje to po prostu wysysają z ludu. No, w Chinach jest jeszcze gorzej, bo te korporacje to należą powiedzmy do partii komunistycznej i oni dają zarabiać swoim, tak jak w Ameryce to tam 80% ma chyba 20% kasy światowej, no to w Chinach chyba 95% kasy należy do 5%. No i te wszystkie firmy, które robią te wielo w setkach milionów powiedzmy linie produkcyjne, no to się cieszą, ale to jest jednak sprzedawanie sznura komunistom. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tutaj jest guziczek, można nacisnąć. Jest też dzwoneczek, dzyń, dzyń. O powiadomieniach, codzienne filmiki. Piszcie pytania, piszcie odpowiedzi. Jeżeli macie komentarze, to piszcie, oglądajcie playlisty, rozsyłajcie po wszystkich stronach. Do następnego.